Witam Państwa bardzo serdecznie, dokładnie w tym oknie, w 1978 roku był za tym oknem, patrzył z niego tak, taki machał Lech Wałęsa, dokładnie tak, Lech Wałęsa. Ten Neptun. I tam słyszał Państwa, że lista Wałęsów, bo oni będą kandydować i ich w ogóle komitet wyborczy, oni chcą, żeby temu Neptunkowi dorobiono wąsy. I co teraz? No i ten Neptunek będzie miał twarz Lecha W. No rewelacja. I taka twarz Neptunka. A długo te wąsy mają być? No, co najmniej dwie kadencje. O nie, nie, wystarczy dwa dni? Słyszałeś, że mają mu wąsy dorobić? I będzie miał twarz Lecha Wałęsy? No, i co ty na to? No może być spoko, tylko jak ogoli go za milion złotych później, to taka reklama była. A że ogoli Wałęsa wąsy? No. To da Neptunowi milion złotych. Neptunkowi? Mhm. Ale Neptunek nie ma wąsów, dorobią mu. Ale nie, bo on będzie, to będzie sezonowo, bo jak na przykład, kto u was jest jeszcze radnym, znany politykiem z Gdańska? Adamowicz? Czy jest no na przykład, a ma wąsy? Nie. No, no to jak Adamowicz zostanie na następną kadencję, to zrobią mu twarz Adamowicza. Co ty na to, w ogóle co ty na to, na inicjatywę radnych z twojego miasta, człowieku mena? No wiesz, może być. A słyszałeś o tym, że Neptun w ogóle ma mieć twarz Lecha Wałęsy? Nie. I co ty na to? Może być. Proszę panów, jest taka inicjatywa, że sezonowo twarz Neptuna ma się zmieniać w twarz znanych polityków i znane postacie związane z regionem i w tym sezonie ma mieć twarz Lecha Wałęsy. Co wy na to? No to jest super pomysł w ogóle. Podoba wam się. Oczywiście. A panu? Ja nie mam zdania. Czyli nie. Nie mam zdania. Twarz Neptuna, ten pomnik tam. O, widzę. Ma mieć twarz Lecha Wałęsy. Co ty na to? Bez sensu. Bez sensu, nie podoba ci się to? Nie. Otóż 4Fanon TV jest telewizją XXI wieku i my dzięki naszej technologii możemy wam pokazać wszystko i chcielibyśmy wam zaprezentować symulację twarzy Neptuna po lekkim retuszu przeprowadzanym przez klan Wałęsów, przez dynastię Wałęsów. Proszę. Thank you.